Nie boisz się powstrzymać umarłych przed tym, co wpuszczasz ich ponownie do świata ludzkich trosk. Nawet gdy poczujesz, że to nie czas, by wziąć wszystko na siebie, obarczyć się winą, czuć się beztrosko i zniknąć w końcu stąd. Że wszystko się ułoży i czekałeś, aż cud wreszcie nastąpi. Nie zabrałeś się do pracy, brak manifestacji. Oglądając smutne filmy, chciałeś być na fali. Pragnąłeś swego szczęścia, liczby wymyślałeś, by wykalkulować, co się zaraz stanie. Nie tracąc wątku, bardzo wciąż cierpiałeś. Próbując zasypiać, skończyło się płaczem.